Tło wydarzeń, Aleksandra Barcikowska, witam Państwa. Dziś porozmawiamy o tym, że nauka może iść w parze z pomaganiem, a także o żywych świadkach historii, którzy na szczęście są wciąż wokół nas. Moim gościem jest pan Maciej Adamowicz, nauczyciel historii w Szkole Podstawowej imienia Leonida Teligi w Mielnie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam telewidzów. Jak to się stało, że wraz z uczniami włączył się pan w akcję zbiórka albo kartka dla bohatera? Geneza pomysłu ma kilka przesłanek. Wynikają one też z poprzednich doświadczeń. W szkole podstawowej robiliśmy podobne akcje. Wysyłaliśmy paczki rodakom na kresach oraz pisaliśmy kartki do weteranów, między innymi do powstańców warszawskich. Pani dyrektor Barbara Ożga chętnie wspiera takie akcje, więc tutaj nie trzeba było długo czekać na właśnie taką inicjatywę. Na czym to wsparcie polega i jakie były reakcje uczniów, kiedy powiedział pan im o tym, że w Koszalinie, przecież tak blisko Mielna, również mieszkają kombatanci, również mieszkają weterani wojenni i że właśnie dla nich będziecie przygotowywać upominki? No tutaj też zasługa między innymi filmów, które powstawały wcześniej o tematyce historycznej, realizowanych przez Studio Yard i Grupę Rekonstrukcji Historycznej Gryf. Do naszej szkoły takie filmy też docierały, gdzie były sylwetki przedstawionych właśnie weteranów ukazywane. Więc tutaj pomysł zrodził się też nie tylko na lekcji, ale w dobie obecnej sytuacji. Uczniowie sami też wiedzą, że taka izolacja bardzo źle wpływa na funkcjonowanie, więc chcieli zrobić coś dobrego. Więc bardzo mnie to też ucieszyło, że wyszło to od uczniów, więc nie trzeba było długo czekać. Ogłosiliśmy akcję na Facebooku. Sami rodzice za pośrednictwem dziennika elektronicznego pisali do nas, oczywiście w samych superlatywach i pochwałach, więc rozpoczęła się zbiórka produktów takich spożywczych, jak na przykład kawa czy ciastka oraz kartki, których mamy bardzo dużo. Oprócz kawy i ciastek, co jeszcze może być w takiej paczce i ile takich paczek przygotowaliście? Takich paczek mamy ponad 20. Mogą tam być różne produkty, które mają długi termin spożycia. Tutaj też pomysłowość nie zna granic, bo byli nawet uczniowie, którzy wrzucili gorzką czekoladę, mówiąc, że niektórzy mogą mieć cukrzycę albo po prostu dbali o zdrowie właśnie tych weteranów, więc to są różne produkty. Te paczki będą rozwożone w najbliższych 3 dniach. Dzisiaj zaczynamy i bardzo ciepło została ta akcja przyjęta, co oczywiście napawa nas dumą. A czy uczniowie, oprócz tego, że oglądali filmy właśnie przygotowane przez Studio Yard i Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Gryf, byli przygotowani w jakiś sposób do takiej akcji? Czy wiedzieli, do kogo te paczki trafią i dlaczego ci ludzie są ważni? Tak, tutaj też podjęliśmy współpracę z różnymi związkami, między innymi Związek NSZ. Tutaj pan Łukasz Suchanowski nam udostępnił kontakty, brał udział w podobnych zbiórkach, więc na podstawie właśnie tych kontaktów te sylwetki na lekcjach zdalnych były przybliżane, a my sami nawet kontaktowaliśmy się z weteranami podczas lekcji zdalnych. Mieliśmy świetną lekcję żywej historii z panem Piotrem Karpowiczem, który opowiedział o swoich właśnie przeżyciach na Syberii oraz w Armii Krajowej. A czy trudno było dotrzeć właśnie do weteranów w czasie pandemii? Wiadomo, mamy przecież taki czas, że ludzie się izolują, boją się kontaktu z drugim człowiekiem, ale też policja uczula na to, że pandemia jest niestety dobrym czasem do tego, żeby do naszych drzwi pukali oszuści. Więc jaki był odzew i jak ten kontakt się nawiązywało? No tutaj przede wszystkim korzystaliśmy właśnie z pomocy związków. Ludzie na co dzień opiekują się tymi kombatantami, więc tutaj nasza pozycja była wiarygodna. Natomiast wielu rodziców też mówiło, że to jest akt niesamowitej odwagi właśnie taką akcję zorganizować. Natomiast uważam, oraz uczniowie też tak uważali, że w dobie pandemii jest to konieczne, dlatego że wiele uroczystości zostało odwołanych, wiele imprez przeniesionych, spotkania są ograniczone,
więc tym bardziej powinniśmy o takich bohaterach pamiętać, oczywiście z zachowaniem środków ostrożności, ale taka pamięć, szacunek i nauka empatii jest niezwykle potrzebna, jeszcze bardziej w tych czasach. Pomoc drugiemu człowiekowi połączona z nauką, to wydawać by się mogło podwójne korzyści. Pan to też widzi, patrząc na swoich uczniów? Tak, tutaj przede wszystkim, jak wspominałem, lekcja empatii, ale też szacunku do pokoleń, do losów Polaków. Jest to niezwykle ważne. Młodzież ma taką ostatnią szansę właśnie zadedykować kombatantom, weteranom, bohaterom personalnie życzenia. Też wiele talentów się tutaj ukazało, zarówno plastycznych, bo te kartki są piękne, niektóre mają motyw patriotyczny, inne świąteczny, ale także talenty literackie, wierszyki, piękne dedykacje. No ma to ogromny sens i ma wiele wymiarów pożytku. A czy to pokolenie nastolatków, które przecież urodziło się po 2000 roku, często mówi się, że to jest pokolenie ludzi z komórkami w rękach, z laptopami i tak naprawdę żyjących w wirtualnej rzeczywistości. Czy ci młodzi ludzie są w stanie wyobrazić sobie to, że ta rzeczywistość, którą znają chociażby z gier komputerowych albo z filmów, naprawdę działa się ileś tam kilkadziesiąt czy kilkaset lat temu, że mogą stanąć twarzą w twarz z kimś, kto brał udział w wojnie, kto walczył z karabinem, kto musiał chronić się, bo groziła mu, realnie groziła mu śmierć. Czy to jest coś, co taki młody człowiek jest w stanie zrozumieć? Tak, tutaj młodzi ludzie wbrew różnym stereotypom bardzo potrafią to zrozumieć i często zadają naprawdę interesujące pytania podczas takich spotkań, które pokazują, że czytają, uczą się, interesują. Jest to dla nich coś wyjątkowego, ponieważ historia nie tylko jest w książkach, ale właśnie często jest tak, że młodzi ludzie dowiadują się, że starsza pani, sąsiadka, będąc młodą osobą, działała w Armii Krajowej, była sanitariuszką, czy ten senior, który w kolejce czeka, aby wejść do sklepu, był kiedyś właśnie bohaterem, który walczył w konspiracji. A czy w programie nauczania, który wiemy, że jest przecież bardzo przepełniony różnego rodzaju treściami, na lekcjach historii jest dziś też czas na to, żeby właśnie spotkać się z kombatantem, żeby wziąć udział w uroczystościach patriotycznych, żeby na przykład obejrzeć rekonstrukcję historyczną albo nawet czynnie się w nią włączyć. Czy na to jest czas? Czy to jednak jest ten czas dodatkowy po lekcjach? Oczywiście, w mojej opinii jak najbardziej jest czas, tym bardziej, że pojęcia oraz treści podstawy programowej często łączą się w atrakcyjne formy nauki historii. Można spokojnie nabyć nowe pojęcia historyczne właśnie organizując taką akcję, więc myślę, że tutaj w szczególności szacunek do przeszłości jest bardzo ważny i dotyczy tak naprawdę każdego etapu w każdej klasie. To na sam koniec, gdyby mógł Pan podać nam takie 3 złote rady, jak dziś uczyć młodych ludzi, żeby zainteresować ich historią, bo często się mówi o jejku, wkuwanie dat, nazwisk, wszystko mi się miesza, a kiedy była ta bitwa, a kto zginął, a kto wygrał. To jak dziś uczyć historii, żeby dotrzeć właśnie do młodych ludzi? Przede wszystkim korzystać tutaj z cennej wiedzy żywej lekcji historii, no bo wiemy, że tych weteranów nie ma bardzo dużo, niektórzy mają 90, a nawet 100 lat, więc rozglądać się nawet za krewnymi, nawet korzystać z doświadczeń babci, dziadka, wujka. Niektórzy opowiedzą o stanie wojennym, o czymś, co stosunkowo było niedawno, ale jest to bardzo cenna lekcja historii, więc przede wszystkim szukać żywej lekcji historii. Kolejnym takim etapem to przede wszystkim otwierać się na różne źródła. Mogą to być źródła historyczne, zarówno pisane, jak i materialne, ale dzięki temu, że mamy coś w ręku, prawda? Czy to będzie guzik od munduru, czy to będzie odznaczenie, to już rozwija nie tylko wyobraźnię, ale przede wszystkim uczy nas czegoś nowego, czyli ułatwia przeżywanie. No i trzecia taka rada, no oczywiście korzystać tutaj z materiałów wideo, tutaj w szczególności chylę też czoła właśnie dzięki tym filmom Studia Yard i grupy rekonstrukcyjnej Gryf mogliśmy poznać te sylwetki tych bohaterów. A więc nowoczesność,
poznawanie i przede wszystkim wspólne przeżywanie dzięki źródłom. I oby takich lekcji historii było jak najwięcej, bo rzeczywiście w taki sposób można rozpalić ciekawość każdego człowieka, ale też nauczyć go empatii i pomagania tym, którzy przecież przyczynili się do tego, że dziś Polska jest wolnym krajem. Drodzy Państwo, akcja paczka albo kartka dla bohatera, czy zbiórka dla bohatera od dziś przez najbliższe 3 dni, a wszystko dzięki uczniom ze Szkoły Podstawowej imienia Leonida Teligi w Mielnie. A moim i Państwa gościem był dziś pan Maciej Adamowicz, nauczyciel historii i oczywiście współorganizator tego wspaniałego wydarzenia. Bardzo serdecznie dziękujemy za spotkanie. Do widzenia. Bardzo serdecznie dziękuję, panie Macieju. Dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie.